Dzień dobry, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy sobotę i słuchajcie, stwierdziłam z moim mężem, że mamy ochotę na pierogi ruskie, ale takiej domowej roboty. I pierwszy raz w życiu będziemy robić obydwoje pierogi ruskie. Zadzwoniłam rano do mamy, która podała mi przepis na swoje pierogi, które są najpyszniejsze na całym świecie. I zobaczymy, czy uda mi się skopiować chociaż w jednym ułamku to, co robi moja mama. Proszę, gotujemy już ziemniaczki, bo będą to pierogi ruskie. Dla wyjaśnenia, wcześniej robiłem zawsze, znaczy zawsze, często pomagałem mamie w gotowaniu pierogów ruskich i moja mama też robi najpyszniejsze, nie tylko twoja, Aga. No to myślałam się, że też, ale ja tylko, no dobrze, dobrze. Obydwie mamy robią najpyszniejsze pierogi na całym świecie, żeby nie było. No i tak, tutaj musimy podsmażyć cebuleczkę do farszu. Na razie robimy farsz. Musimy sobie załączyć okap, bo zaraz będzie nam się tutaj lała woda. Więc robimy najpierw farsz, a zaraz będziemy robić ciasto. Cebulka się smaży. Posmaczek już kroimy. A ja zabieram się za ciasto. Pół kilo mąki, sól. Teraz będą dwie łyżki oleju. I teraz to będę chciała zagnieść tak troszeczkę. Widzicie to skupienie na twarzy Agi? Pół litra mleka zagotowanego, ale żeby nie bulgotało. I takie letnie mleko wlewamy też tutaj do tej mąki. I tyle ma być mleka, żeby mąka gnęła tyle mleka, ile potrzebuje. To wtedy znaczy, że będzie tyle. Możemy robić ciasto. Zobaczymy. No i robimy ciasto. Wojtuś już powoli traci ochotę chyba. Bo się lepi ciasto, ale nie poddajemy się, Wojtusiu. Teraz dodamy troszkę mąki. Coś czuję tylko, że jeden pierog będzie możliwy, że z moją obrączką. Kto go znajdzie? Ten będzie szczęśliwcem. Tak jak ja. Udało się, ciasto na medal. Po prostu Wojtuś, no, jestem z ciebie dumna. Naprawdę. No i zaczynamy. Ale się cieszę. Nie wiem, jakby nie wiem co robiła. To tylko pierogi ruskie. Ale tak miałam ochotę. Kilo ziemniaczków, pół kilo twarogu, sprażona cebulka z czosteczkiem, przyprawy. I co jeszcze dodawali? Pieprz i sól. I to wszystko, pieprz i sól. No a teraz zaczynamy, proszę bardzo. To jest pierwszy placuszek. I rozdziewiczamy nasz wałek, który dzisiaj został zakupiony specjalnie do tej czynności. To ciasto zrobione. Pierwszy pirug. Pirug Michał, to on. Jej, ale ja się cieszę, to są moje pierwsze pierogi w domu z moim mężem. Boże kochany, tak mało do szczęścia. No ja celebruję takie rzeczy. Ja nie wiem, ty jesteś dziwny, że się śmiesz z tego. Ja się nie śmieję. Mamusiu, możesz być ze mnie dumna. Ale muszę wam powiedzieć, że nawet przy pierogach wychodzą różnice takie... Jak w każdym domu, co się inaczej robiło. Na przykład moja mama zawsze jak robiła kółeczko... Ładny! Mówię coś, nie, proszę mi nie przeszkadzać. Przepraszam, ale jestem tak podniecona. Wystarczy pieróg, a ona już podniecona, no widzicie? Pieróg. No to właśnie, wracając do meritum. Moja mama jak robiła kółeczko, o, na tym etapie, widzicie? Brała Aguś, brała tutaj na palca wodę i tylko smarowała te brzegi dla lepszego złączenia. U was też tak było? Nie, u mnie nie ma. U mnie się wciska ładnie farsz i się ten, wszystko się ładnie lepi. Pokaż. O. Dziękuję bardzo. Pieróżek jest.
Dobra. A Świstak siedzi i zawija w sreberko. Powiem wam, że naprawdę robienie tych pierogów nie wiedziałam, że aż taką frajdę nam sprawią. Bo bym wcześniej już zrobiła te pierogi, ale zawsze jakoś, nie wiem, jak miałam na nie ochoty, to teściowa akurat zrobiła, albo moja mama zrobiła, więc mieliśmy przywiezione z Łodzi, zamrożone. A teraz jakoś stwierdziłam, że mam ochotę na domowe pierogi, więc Wojtusia rano zwlekłam z łóżka do Lidla po zakupy. I właśnie naprawdę robimy, lepimy piękne te pierożki. Zrobiliśmy z pół porcji, więc nie wyjdzie ich za dużo. Tak gdzieś koło 50, ale przychodzą do nas znajomi na obiad, więc myślę, że akurat się najemy. Troszkę nam się usypuje mąki, więc nasz przyjaciel Hekso już jeździ i sprząta. Wojtuś wałkuje przedostatnią porcję, a zobaczcie, jak ładnie wyszły nasze pierożki. Mam nadzieję, że będą równie dobrze smakowały, jak wyglądają. Skończone. Ile wyszło, Wojtusio? 82 lub 3, już teraz nie wiem. 82 pierogi. Tak, teraz gotujemy wodę i jemy. Smacznego! Kochani, mój mąż ostatnio stwierdził, że mi makijaż tyle zajmuje, poranny makijaż, tyle czasu, albo jakby chodzimy, to oko, tak długo. No tak, żeby wykonać starannie makijaż, no troszeczkę czasu trzeba poświęcić. I żeby Wojtuś się przekonał na własnej skórze, że to nie jest tak łatwo, stwierdziłam, że dzisiaj mnie będzie malować. Panowie, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, ale chyba się nie piszcie na to. A ty dzięki Bogu dzisiaj siedzisz w domu. Nigdzie dzisiaj nie wychodzimy. Spokojnie, to wszystko da się zmazać, więc niczego się nie bój. Nie? Ja chciałem, żeby to chociaż na tydzień ci zostało. Ja myślałam, żebym musiała mieć urlop w pracy. Więc, kochani, pamiętaj, żadna z tych rzeczy, których tutaj mam, nie zrobi mi krzywdy. Wszystko da się zmazać. Ale nie robię ci kreski w oku, bo bym ci pewnie wbił w oko. Robisz wszystko, co uważasz, albo co ja robię. Zawsze w makijażu, więc tu nie ma być, że podkład i usta, kochania. Ja tutaj naszykowałam mu perełki swoje, które używam. Ostatnio wam mówiłam na Instagramie, że dostałam paczkę od Eveline Cosmetics i strasznie mi się podobają kosmetyki ich. Na przykład dostałam taką piękną paletkę, bo tu się wiecie, też ostatnio podobało, nie? Fiolet, coś zrobiłaś sobie z fioletem i było fajne. Tak, tak, więc dzisiaj też mi możesz zrobić. Tu też są takie lekkie, piaskowe, pomarańcze. Ja ci do tej tuniki zrobię. Czyli tu pomarańcze. Pomarańcze też były ładnie bardzo tutaj. Aha. Możesz śmiało pomarańcza. Mówiłam też o podkładzie, który bardzo fajnie nawilża, ma wodę termalną w ogóle w sobie, więc nawilża. Ale nie wysusza. Tak, kochanie. Mamy ekstra czat i sam też to zauważyłaś, że tuż do rzęs z tą bazą po prostu działa cuda. Próbowałam sam tusz, jest też super, natomiast z bazą jest dwa razy lepszy efekt. Ja zauważyłem to. Tak, ostatnio w tym makijażu, co miałam. I tu mamy mgiełkę, a tą mgiełkę użyjesz, to jest mgiełka matująca. Użyjesz ją na sam koniec, dobrze kochanie? Jak już zrobisz mi makijaż, to psikniesz, żeby mi się lepiej utrwalił. Chyba, że będzie tragiczny, to mi nie będziesz psikał, dobrze? Dobrze. Tak, kochanie, wy nie widzicie, ale tutaj mamy stoliczek, na którym przygotowałam mój cały wachlarz pędzli i gąbeczek do makijażu. I tutaj ma też inne różne kosmetyki, rozświetlacze, jakieś kremy CC, brązery, róże. Kochanie, masz w czym tutaj naprawdę przybierać? Wszystko, co mi mówi, to jest dla mnie tak istotne i wiem, o co chodzi, że naprawdę kobietą możesz się czuć jak u profesjonalisty. Tak się właśnie czuję, dlatego zaczynamy. Nie. Okej. No dobrze, kochanie, więc od czego byś zaczął? Jak myślisz? Podkład. No brawo! Czyli pięknie. To? Tak. Na palca.
Nie. Do tego używamy pewnego narzędzia. Tej gąbeczki. Super, no brawo. I tu daję? No bardziej tu, rozkładasz jak krem. A to palcem? Nie palcem, tutaj tym. Aha. Ja widziałem, że tak robią trzy kropki takie tutaj często. O! I tu też trzy kropki. Na którymś teraz filmie to widziałem. To na filmie? Ciekawe, co to za film. Na takiej oglądasz? Specjalnej stronie, takiej z XXX. No dobrze. No i Kania, nie tą stroną gąbeczki bawimy się. To przepraszam, no. Nie ma znaczenia. Lepiej tym. Ta, przez to, że z takim koniuszkiem, to możesz, wiesz, takie różne kąciki docierać. Okej. Okay. Ale jasno! Nie wiem, czy się... Ale wiesz co, pamiętam, jak ja byłam malutka. Znaczy malutka, nie wiem, miałam z 6 lat. Uwielbiałam wykonywać makijaż mojej mamie. No. I moja mama zawsze dawała mi wszystkie kosmetyki. Ja jej po prostu tworzyłam pewnie taką mozaikę na twarzy. I babcia moja, świętej pamięci, się denerwowała. Pamiętam na moją mamę, mówiła: czemu ty jej dajesz tę twarz do malowania tymi kosmetykami? Ci zniszczy tą twarz, będziesz mieć smarszczki. Ty, ale powiem ci, że znika... No wiadomo, każdy ma jakieś gdzieś tam przebarwienia, czerwone. Niedoskonałości to się nazywają. A dobra, nie. Dobra. Ostatnio boazerię malowałem. Czuję... To ty jesteś, kochanie, na fali teraz. No tak, czuję się podobnie. Boazeria, twarz żony. Co to za różnica? Tak, kochanie, zawsze się tutaj to mlinie też... Wygładza. Tak, zaciera, żeby nie było odcięcia szyja, a twarz. Ale jest różnica, bo masz teraz taką jednolitą. No bardzo ładnie o to chodziło. Czyli pierwszy punkt zaliczony. Brawo. No i co teraz? Co teraz? Kolejnym krokiem, co myślisz? No dobrze. Gdzieś tu dobra. Masz różne pędzeleczki, wiesz? Różne, no. Patrz, ten też masz taki, ten też masz, ten masz takie bardziej w kąciki, żeby tam pomalować tym cieniem. A to myślę, że jest jeden do tego i do tej paletki i ty tylko stosuję. Nie, kochanie, no masz różne, żeby każdy kolor, żeby miał inny pędzelek, wiesz? Śmiało. One są teraz wszystkie czyste, więc możesz nałożyć jaki chcesz. Tak. Czekaj. Ja cię będę trzymała tą paletkę. Pokażemy tutaj wam, o, jakie ma kolory piękne. Proszę. Co mówicie? Który? Bury. No chyba ten ciemniejszy brąz. No to musisz połączyć. Pamiętaj, że nie malujesz mi jednym kolorem. Nie? No nie, musisz tak połączyć, zrobić takie przejścia. Tu zawsze się robi jaśniejszy, tu ciemniejszy, tak wiesz. Wracając do tematu, o wiele lepiej się boazeruje, chociaż też mnie denerwowała, to o wiele lepiej się boazeruje. Maluję. Nie miałbym do tego cierpliwości. Tak się wydaje, no. Lata w prawie, a my kobiety co? Też byśmy mogły powiedzieć, że nie mamy cierpliwości. Czekaj. A jednak sprawia nam to radość, jak jesteśmy fajnie wymalowane. Ładnie, delikatnie. Niektóre wolą mocniej, niektóre nie. Wszystko zależy. Co, mogę teraz tym, tak? To tak, możesz nie... tak, kochanie, tak, możesz tym. Albo nie, czekaj, zacznę od najbielszego. A, czyli zrobisz taką paletę cieni, widzę na oku, dobrze. O, shit, o, to jest to. Kochanie, ja na kolejną jakąś wyjście, ja cię maluję. Żaden facet do ciebie nie podejdzie. Może miałbym tylko prośbę później do ciebie, jak skończymy malować, uznaj, że ładnie, ale nie przybliżaj kamerki, żeby każdy cię zobaczył, dobra? Nie, no musimy pokazać potem twoje dzieło. Musisz się postarać. Bardzo delikatnie, tak powiem ci, ty jesteś bardzo delikatny, no. To znaczy źle czy dobrze? Dobrze, no robisz to bardzo tak delikatnie. No, pokaż. O, tak ci trochę wjadę. Nie wiem, czy do...
Mówię tak, ale nie rób ze mnie teraz klama, tylko zrób tak, jak chciałbyś, żebym wyglądała. No, próbuję. Widzę, że omijasz brokaty. Ej, no ma być niedzielny. No to... A, czyli uważajcie kobiety, brokat nie na niedzielę, nie, nie, nie. No, ale siedzimy w domu, chcę tylko tak ci wiesz. Brokat tylko na wyjście, tak? Tak. A do pracy można brokatem trochę? Nie. A też nie. Nie, bo tobie się śni dziwnie prezes, więc wolę, żebyś ty się tam nie brokatowała później. Przestań, bo ty przecież to prezes ogląda, ty jesteś szalony. Ale prezes wie o tym. Przyznałaś mu się. To powiedziałam, to było dla śmiechu. Powiedziałam kiedyś Wojtkowi, że przyśnił mi się mój szef. A Wojtek potem chodził na burmuszony i no, bo ci się śnieją, bo ci się śnieją. Panie prezesie, my się tam już kiedyś poznaliśmy. Nie, bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo miły pan. No, teraz wyjdź z tego właśnie. No, oczywiście, że wyjdę. To wszystko? Już skończyłeś oko? Ok, tak. Aha, dobrze, ale tutaj też troszeczkę na dole też się maluje. Też się maluje? Tak, takim jaśniejszym, żeby to teraz tak, otworzyć to... oko i było większe. No, ale ty to wie, do światła. Ja muszę cię poprawić tutaj, muszę ciemniejszym troszeczkę cię poprawić. To tutaj też masz ciemniejszy taki. Nie, 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 to jest taki ciemniejszy, wystarczy. Dziewczyno, ty się nie odzywaj, ja to wszystko wiem, co robię. Podziwiam, nie, ale teraz szczerze, podziwiam ludzi, co to gdzieś tam wykonują. Zawodowo. Zawodowo. Co, kochanie, jeszcze? Ja nie wiem. No, mógłbyś mi... robisz mi kreskę? Gdzie? No na oku, spróbuj mi zrobić kreskę linerem. Dam ci taki troszeczkę grubszy. No. I to się robi na powiece przy linii rzęs. I możesz tak tutaj wyjechać leciutko takim, zrobię taki zędzerek na końcu, wiesz. Aha. Ej... Szkoda, że tego nie widzicie. Dobra, dawaj, drugie. Tylko musisz zrobić tak samo. No wiem. Czekaj. Cholera, ciężko powtórzyć to. Dobra, tak. Równo? Równo. No to super, brawo. To teraz, kochanie, mamy tusz, najpierw baza. No. Proszę. Jego trzeba tak, żeby on stał. Najpierw baza. Lewą ręką, nie wiem, czy ci nie wsadzę zaraz do oka. Widzisz moje przerażenie też na twarzy? Widzę, szkoda, że tutaj nie widać twojego przerażenia. No. Dobra, no. No i tuż. Ja to muszę poczekać troszeczkę. Mhm. A potem, co jeszcze tutaj myślisz, że brakuje? Brwi muszę ci zrobić. To też, ale co jeszcze? Usta. No nie, co jeszcze? Tutaj twarzy. Co ja robię zawsze? Konturuję twarz, czyli policzkowe kości. Tutaj na nosku troszeczkę, troszeczkę tutaj, tak. Robimy ciemniejszym bronzerkiem. Moi drodzy, nie piszcie się na to. Dobra. Nadal twierdzisz, że to taka krótka, szybka sprawa? I to tak jest. Jest Jaga. Jestem praworęczny, więc o wiele lepiej mi wychodzi to twoje lewe oko. Robisz to jak kobieta. Kobiety też tak malują, to robią takie dziwne miny przytuszowania. Ja tak, otwieram buzię. Język wyciągam. Proszę.
I teraz tutaj tym pędzeleczkiem kostka policzkowa. Tajor, a. Dobrze. Teraz potrzebujemy różu. I co teraz? No tutaj robisz tu nad tym, co pomalowałeś kości. Ale ja nie widziałem, gdzie malowałem te kości. No nie zarysowały się brązem? Tak gdzie? Trochę. Tutaj też? No gdzie? No gdzie? Widziałeś gdzieś różowe czoła o kobiet? Aha! No tak, nie wiem gdzie. W cyrku chyba. Jak wiesz, nie? Teraz, kochanie, to najfajniejsza sprawa. Obsypuję czoło. Muszę tu znaleźć, a nie wiem, co to jest. Teraz tutaj masz pomadę do brwi. Proszę. Pomadą do brwi dajemy ci cieniutki pędzeleczek. Aha. Proszę bardzo. Ładny kształt, proszę mi zrobić brwi. No? No, za dużo czasu poświęcacie. A ja już kończę. Nie bałam się, jak nakładasz podkład, bo wiedziałam, że nawet nieźle ci to poszło. Czułam, tak? Ale brwi już się boisz, coś czuję? Nieźle ci też chyba poszło wytuszowanie. I mgiełka na końcu chyba ci dobrze pójdzie. A o resztę troszeczkę jestem w obawach. Jest pięknie. Jeszcze mamy rozświetlacz. Tak. Proszę. I rozświetlaczem, proszę, zrobimy to najlepiej tym. Robisz troszeczkę tutaj, troszeczkę na nosku, tu nad ustami troszeczkę. Czyli tak, chyba mamy wszystko. Usta. Usta, proszę. Masz tutaj naprawdę do koloru, do wyboru. Najpierw robisz... Kredkę. Kredką, tak. Jaki kolor? Ja ci dobiorę cielisty. Tutaj. Nie, no zaszalej. Cielisty mam często. Zaszalej do tego makijażu, jakiś inny kolor. Weź nawet ten. Tu mam do tego fajną tą. Tą albo tą. Tą. Mam też fajną kredkę właśnie z Eveline'a. Proszę bardzo, Wojtusiu. I to będzie do tego. Więc w idealnym kolorze. Au, 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 ale to nie musisz tak mocno, wiesz? Bo to bardzo boli. Okej. Dobry byłeś z plastyki? Czyli nie, nie byłem dobry z... z plastyki. Mama, pamiętam, że mi wszystkie robiła pracę. No jak to, mamo? Dobrze. Mgiełka matująca. Nie, może lepiej, żeby nie utrwalać tego, jak chcesz. Lubię jej zapach. I faktycznie powiem wam, że naprawdę mi utrwala makijaż. Rzadziej się poprawiam w pracy. No dobrze, uwaga. Wiesz co, Wojtek? No. No troszeczkę tu wyszedłeś na ustaw, ale to tam kwestia, myślę, wprawy. Ładnie wytuszowałeś rzęsy. Ładnie nałożyłeś, no może troszkę nie za wysoko, ale... Słuchajcie. Ładnie nałożył bronzer. No brwi najlepiej mi wyszły, powiem ci, że brwi no to... Grube. No fatalnie, brwi to w ogóle ci wyszły fatalnie. Natomiast powiem ci, że nawet pomalowane to oko nie jest złe, ale wiesz co jest to najbardziej zaskoczone? No. Że ty równo zrobiłeś kreski tym eyelinerem. Pomimo, że ja bym tak w życiu się nie umalowała, bo... A mi się takie podobają, takie Kleopatry, chinki, takie... Natomiast, no, sami ocencie, ja naprawdę jestem chyba pod wrażeniem. Zobaczcie. Patrzcie, te kości policzkowa zarysował.
Nie patrzcie na brwi, bo brwi to myślę, że są do poprawy. No i usta jest... też. Usta też za bardzo ci wyszedłem. Tu. Ale zobaczcie na te kreski. No naprawdę, powiem wam, tu troszeczkę cię poniosło z tym bronzerem. Przy włosach. Przy włosach. Ale i rozświetlacz... Nie no... Powiem wam, że naprawdę... Moje drogie, która kolejna do mnie? Zapraszam w gabinecie, zacznę też malować. Zapisy od jutra. Chyba takie... Wyszło? Wyszło. Bardzo pięknie, powiem ci, Konia, naprawdę dałeś radę. Czepli miał taki, będziesz chodziła i tak. Mam dobre kosmetyki, chyba dlatego to wyszło. Oj tam. Tak. Dziękuję bardzo. Tu się nazywa ten fach, w tej ręce. Dziękujemy bardzo za kolejnego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Zapisy pod numerem. Śmiało piszcie, bo ktoś będzie chętnie was malował. Pa. Pa.